Witam. Możecie mnie nazywać głupek. W różny sposób można mnie nazywać po tym filmie. Ale ja zdania nie zmienię po nim. Znaczy przed nim. Przed nim nie zmieniłem, więc pewnie po nim też nie. Bo to by było dosyć dziwne. A czy zależy? Jak się ma na przykład dwubiegunówkę i tak gadasz coś, to może za pomocą swoich słów się przekonasz do czegoś innego. Ja nie zamierzam. Film jest o smoku. Smoku, co ma dziurę w oku. Niezłe, co? Hehe, no. Ten, jeszcze jest nie smok, a małpa. Tu, no, ten. I co na niej? Skiny są, naklejki na nich ten są i można wejść i na przykład powiedzieć tak. O my g, ale super, coś tam se kupić można, albo też inne coś zrobić, wymienić, no i w opisie jest link, no, także ten, no, to tak, jak wyglądał mój mózg? No to było tak, że ja se siedzę za pomocą dupy na krześle. Albo za pomocą krzesła na dupie. W zależności od tego, jak kto to rozumie. Możliwe, że mógłbym też powiedzieć za pomocą urządzenia przystąpiłem do siedzenia. Niezłe, co? Zostaw łapkę w górę za ten tekst. Będzie ich więcej wtedy. Coś tam. I mądry człowiek. Polak, nie Niemiec. Uznał tak. Haha, pierdolnijmy coś głupiego, będzie śmiesznie. Po czym zrobił? Co? Dwa rzeczy. I teraz w ramach klarowności i pokazania życia takim, jakim jest, pokazuje. Rynek, bo nie coś tam. I to są dwa. Gamer Legon oraz Eternal Fire. Dwa są. No i jak se siadłem, jak to już powiedziałem, zresztą odbierać mi zasług nie będzie nikt. To wziąłem i kiedy? Tu? Tak, bo to było na filmie, na który nagrywałem. Bo ciężko by było, żebym to zrobił na filmie, w sensie mógłby ktoś inny nagrywać. Ale ten film jest na moim kanale, a na moim kanale raczej w 99,9% to ja nagrywam filmy. Tak się składa. Więc w filmie, w jednym z wielu, które ja nagrywałem na moim kanale, doszło do tego, do tak zwanej essy. Ponieważ swoje pieniądze wrzuciłem tu. I po filmie tym. Swoje pieniądze wrzuciłem tu. Dwa pieniądze. Znaczy wiele pieniędzy. To jest, znaczy czy wiele. Chuj go ten, coś tam. To jest pieniądze pokroju 1600 zł. Czy to dużo? Nie wiem. Nie wiem. Ale takie. Więc jakby, jak ktoś się ciekawi, to takie. I zrobiłem jeden myk i drugi myk. Dwa myki. Ryk, tyk, tyk. Jeden, drugi myk. Coś tam. Właśnie. I teraz arguments. In English speaking to się nazywa jak apologies, chyba. Nie wiem, czy tak. IDK. A to jest tak zwane, że nie wiem. Nie? Wiem. No właśnie. No. Więc teraz argument. Skąd takie coś? Ciekawi mnie, ile ludzi myśli, że o kurwa, ale ten film jest zjebany. On się chyba najarał, czy coś. To jest konwencja. Tak zwana. Nie zła, co? No. Pies. Coś tam. No. To ja se siadłem wczoraj i mówię tak. Na filmie tamtym. Mówię tak. O kurwanska, ale skurwysyny kupują to Gamer Legona. Nie? Tak se pomyślałem. W mózgu moim. Bo go posiadam. Se myślę tak. No skoro skurwysyny tak kupują to Gamer Legon. I w ogóle, jakby przez to, co mówiłem we wczorajszym filmie, skoro popyt na naklejki z Kopenhagi na bufie jest taki,
że kiedy się pojawiają, to się odpojawiają, to może w takim razie się okaże, że jeżeli, że jakby jest takie też coś, że jeżeli zrobisz duży buyorder na Steamie, na naklejki z Kopenhagi, to też nie jest tak, że oni ci nagle wszystkie sprzedadzą, tylko ludzie zaczną robić buyordery nad tobą. I to był taki teścior, który zresztą został zdany i na Gamer Legon, i na smoku, co jest bez oku jednego. Dziurę w oku ma. No. I jaka jest idea, która idzie za tymi zakupami? Po pierwsze, to był test rynku, który został zaliczony w sposób, że został zaliczony. A druga idea, która za tym idzie, jest następująca. Ponieważ jeżeli ja wnioskuję albo twierdzę, bądź wysnuwam hipotezę, jakoby wiele sztuk naklejek z Kopenhagi wystawionych na rynek, buf, mogły zejść po dogodnych cenach dla przysłowiowego konsumenta w celu poprawy sytuacji finansowej osoby handlującej, to trzeba to zrobić. I zakupiłem te i tamte, potem poczekam, wystawię je i jak zejdą, to spoko. To moja idea. To koniec idei w zasadzie, bo o to chodzi. Dosyć proste, nie? Jakie jest ryzyko? Zależy, jak to liczyć. Zależy, czy mamy liczyć, że jakie jest ryzyko na niezarobienie 30%, czy jakie jest ryzyko na stratę. Ryzyka na stratę IMO nie ma żadnego. Tak uważam, że ono nie istnieje. Ryzyko na niezarobienie 30%, no to już prędzej jest jakieś. Więc, ale jeżeli się nie zarobi, to też się straci. Więc, ale nie tylko przez to, tylko przez fee potem. Więc to jest tak zwany haczyk, no, że na wędce na przykład. Więc co pozostaje? Nie wiem, chciałem powiedzieć, że kibicować. W ogóle mam, ciocia mi kupiła, ja nie wiem, czy to będzie słychać, takie szeleszczenie, mam taką gumę bardzo dużą. Ona jest na około pół metra, to jest dziwne. I przeczytam wam. Tutti frutti armonelli escli yumushak seker tutti frutti flour sour soft candy. I dalej jest po arabsku napisane, co jest dosyć śmieszne. W sensie są takie szlaczki. Ja mam je narysować mogę. Mam ten. Czekajcie. Są filmy. Ja to wezmę, bo to i tak nie jest ważne. Narysuję wam. Tak. Tak. Tak, tu jest kropka, tu jest kropka. I tu też jest kropka i kropka. I tu jest taka jakby dziewiątka. O. I potem jest takie coś, i takie, i takie. Znaczy nie, nie takie. Kurwa. Takie coś, i takie, i takie. I takie, o. I tu jest też kropka. I tak dalej. No, to chciałem się pochwalić, bo to dziwne dosyć. Co więcej o tym? O Kopenhadze. Nie wiem, kurwa. Jak macie coś, to szukajcie, nie? Tego typu rzeczy. Może się przydać. Ja wziąłem. A też uważam, kurwa, tak szczerze, że Eternal Fire i Gamer Legion to nie mogą mieć takich cen, to już tak off-top, nie? Lekko mówiąc. Dla mnie to jest kurwa absurdalne, że ta naklejka kosztuje jebana 17 zł. Wpiszcie kurwa jeden z drugim Eternal Fire w wyszukiwarkę Google, też można. I co? Wyskoczą ci, co ci wyskoczy kurwa? Wyskoczą ci jakieś takie rzeczy. O, i to kosztuje 8 zł, kurwa, to 32. Pojebało? Kurwa, to kosztuje 4,80, a to 8, kurwa? Pojebało? Czajcie to, kurwa? Rozumiecie to? To, znaczy to jest ładne, nie powiem, że nie, bo to jest ładne dosyć, ale to kosztuje, kurwa, 5 zł, a to kosztuje 8. Pojebało? Jebło wam coś się w łeb? Kurwa? Dlatego też tak uważam. To jest kolejny argument. A to 32, a to 8. Czajcie, 32 i 8.
Jak tego jest mniej, kurwa, niezłe żarty, nie? Nie, to dowcip akurat, proszę tego nie brać na serio, bo to jeszcze się pogniewamy. Co więcej mogę powiedzieć? Tutti frutti flowers są.